Ciuny, mam! Kurwa, ziorka siada u tej. Telefonu się podłączy pod radio. Wyładowanie miał tam. Wyłącz to, mówię. No i zrób z nich, zobacz. I sobie zabiadę, sobie gadę całą godzinę. Kurwa, cicho. Pójdź mi normalne radio. Kiedy mnie do psychologa zabierzesz przez tego drugiego? Siemano wszystkim, mamy poniedziałek, 23 maja. Dobra, panie i panowie, dzisiejszy odcinek zaczniemy od Kuby Mercedesa. Wieziemy mu hot doga, bo chłopak zgłodniał, a w trasę wyjeżdża, to nie może być głodny. Na kamerę imię Mercedesa. No. Gdzie on jest? Gumiastik Fantastik, Holandia? Nie, Niemcy. Niemcy? Zakupy z klasę potrać. Zakupy w trasę? Nie, no fajny sprzęt. Tu mam pod tym, pod ręką lodóweczkę. Łóżko się składa. No. No jak ja to składam, bo wtedy fotel nie mogę położyć, nie? Tak to dół, góra. Także Kubuś jedzie swoją kolejną trasę, a my jedziemy działać. Coś u nas. Co będziemy robić? Co kierownik powie? Będziemy się obijać, nie? Albo co kierownik powie? Zobaczymy, co Mieciu powie, bo już na pewno na nas czeka. Siema, Mieciu. Jak tam weekend? Weekend, kurwa, ja siedziałem sam, kurwa, byłem na CPN-ie obowiązkowo, bo babcia zamknięta. Będziemy pić. Mówiłem? Ja wiedziałem, że tak powiesz, ty. Mieciu dzisiaj robi za wulkanizatora. Ale nikt tak koło nie zrobił jak Wójcik. Tak? Przebił koło na wachlinie, na podwórku sklejał. No. I przyjeżdża na podwórku, rozbiera, sprawdzam to koło. Ja myślę, czego to koło rozbierasz? Bo zegarek w środku jest. Zegarek zostawił w kole? Urwał mu się, no. Jak płana odętka. Ty nie zgniósł się ten zegarek. Bo tak dużo nie na podwórku. No. Weź mu kukułkę zrób teraz. Na tym przodem już leżał. Kubuś, jak skończysz John Deere'a, to busa jeszcze ogarniesz, no? Maja, przebieraj się. Dobra. Szykujemy sobie z Kubą buteleczki, aby je tam zaczepić na tym ogrodzeniu. Wsadzimy sobie w środek szmatki i nasączymy tym pięknym preparatem na tego naszego kochanego dzika, który wczoraj, przedwczoraj próbował, bo miałem wczoraj to przedsięwziąć, ale niedziela była. A widać było, że nie przyszedł. Także dzisiaj to spokojnie sobie zaczepimy. W tamtym roku to zdało egzamin, dlatego w tym roku robimy tak samo. Może tak być, że ten dzik tam będzie nam działał. Nie. No to co, dolejemy trochę wody do każdej butelki i już. Ja nie będę promował Mietka Trunku, ale jak to zaczepimy, to na pewno dzik nie przyjdzie. Tylko tutaj większą wartość zrobił. Udało się, znalazłem w tym. Co ty tu pokazujesz? Ty, że zobaczysz... Co to? Przeczytaj sobie. Majtek? No jak majtek, no na majtek statku. Na statku? No, tutaj... Co ty masz? No, firmóweczka, jak to się mówi. Firmóweczka? No. No dobra. Się tutaj robi, nie? Ja się czegoś takiego nie dorobił, no. Nie no, chyba trzeba będzie przywieźć tutaj. Dobra, żeby Kuba, każdy miał troszeczkę wody. I zakręcamy, bo powiem ci, jak tą beczkę przewierciłem, to mnie odrzuciło delikatnie. Dobra. Pojedynczo trzeba wyciągać. Wisi. To jest najlepsza. Trochę tutaj nosa wkładał cwaniak. Mamy godzinę 21. Chłop śpi, a jemu rośnie. A my jedziemy pryskać pomalutku te buraczki
na chwasty. Mam nadzieję, że to będzie już ostatni zabieg, jeśli chodzi o chwasty dwuliścienne. Dzisiaj zrobię tylko jeden opryskiwacz. To są dwa kawałki w dwóch miejscowościach. 15 hektarów i 5 hektarów. Także zrobimy sobie ten areał. Jutro ma coś padać. A dlaczego tak robię i nie będzie kolejnej nocki? Nie dlatego, że mi się nie chce, tylko dlatego, że dzisiaj jeszcze w nocy czy nad ranem pokazują większy wiatr. I tak, mam nadzieję, że po prostu ten opryskiwacz zdążę zrobić przed tym wiatrem. A że presja chwastów jest na tym polu, co jadę dzisiaj, większa, to po prostu zrobimy sobie tylko ten kawałek. Zobaczymy, czy jutro popada, czy nie. Jakby popadało, to będzie fajnie. I jutro zrobimy sobie resztę. Albo rozłożę sobie to na dwa dni. Zobaczę. Myślę, że jak popada, to będzie fajnie jutro zrobić resztę. I za parę dni, tydzień czasu oddechu i sprawdzimy, czy nic tam więcej nie trzeba dobijać. Myślę, że nie. Myślę, że temat będzie załatwiony. Także co? Lecimy. 5-hektarowy kawałek udało się opryskać. Lecimy na prawie 15-hektarowe pole. Oblecimy to i na dzisiaj fajrant. I zobaczymy, co przyniesie nam jutrzejszy dzień. Bo prognozują jakieś opady. Dzisiaj już chciałem zrobić te kawałki. No dlatego, że tutaj gdzieś placowo występują większe chwasty. Dobra, na dzisiaj ogarnięty temat. Resztę będziemy robić jutro. Prawie godzina 23. Zjeżdżamy. Kolejny dzionek rozpoczynamy porannym deszczykiem. Coś ma jeszcze kropić, ale teraz z rana spadło nam 2 litry. Fajny, ciepły majowy deszcz. Co, bidaku, trochę zmokłeś, nie? Wyschnie kapota. Chodź, jakąś kawę wypijemy. Wyszłem z tego. Nie, ci ładnie pada. Przerwa na papierosa. Co? Przy deszczyku. Delikatne buty do roboty wziąłem. No, jakie mieciu ma konkretne. Z okówkami. Możesz młotkiem walić. Możesz młotkiem walić. Jakbym gdzieś dziesiątką przywalił, to byś nogi nie wyciągnął. O, kurwa, to byś... Okówka ziemię poszła. Z palcami razem, nie? Nie wiarę. Na zdrowie! Dzięki, dzięki. A to dzisiaj wtorek dopiero, mieciu. To już takie gichanie? Co? Wino? Jakie wino masz? Kartonów też się nazbierało. Wykorzystujemy deszczową aurę do ogarnięcia takich tematów. Makulatura. Mamy kolejne parę litrów. Fajnie, na chwilę coś się odmieni. W tym roku ziemniaczki wyglądają lepiej niż w poprzednim. Pracę na wysokościach. Panie Mieciu, prezent. Jeden? Co? No, no i co? Przeczyń się na pół. Na trajdze? Tak. Panie Mieciu, jak to idzie? Te głupie tutaj na siedzieli takie ładne. Gdzie? No. Kto tak robił? Różni ludzie, kurwa, mają pomysły, nie? Kurwa, nie, jakby noża nie mieli, kurwa. Na śnieherce, kurwa. Jakąś flachę mieli. Przykładę. Nie ma szklanki. A Maciuk mówi, czekaj, tylko wyjmę zęby i opłukasz szklankę. A moje i żyga już, jeszcze nic nie pił. Mamy znowu deszczyk. Dzisiaj planowałem jechać wieczorem robić następne pola na chwasty. Buraki. No ale mamy godzinę prawie 20.
i pada nam deszczyk. Nie wiem, może jak przestanie i nic nie będą prognozować, to po deszczyku się pojedzie, zobaczymy. Póki co pocięliśmy sobie troszeczkę drzewa i poprawiamy taką wiatkę. Muszę wam powiedzieć, że dzisiaj słoneczko świeciło, a ja się posiłem. Jak patrzę w lusterku, to strasznie spieczony mam ten pysk. Może tego mocno nie widać, ale strasznie mnie czoło piecze. A Łukasz czeka, co on chce. Co tam, ziomuś? Co robimy? Co tam? No co? Jedziemy na piwo, nie? No to jedzie na piwo. No jak nie? To stokowski chyba. No tu mamy, kurde, szansę na sukces. Co tam kiedyś powiesz? Pomaga oczywiście najlepszą muzyką. 22 minuty po 8. No to jest też pora w Popiście Plus, kiedy zwykle przedstawiamy... No i tak dalej. Także panie Robercie, to jak już pan wybierze ten dom w Barcelonie, to tylko żeby tam... Jesteśmy w kolejnym dniu. Mamy dzisiaj 25 maj. Jedziemy robić ostatni zabieg na chwasty dwuliścienne w buraku cukrowym. Jedziemy dobić te chwasty, które nie zostały dobite. Fajnie nam popadało. Między innymi dlatego przez ten deszczyk, który jest zbawieniem teraz w maju dla nas. No ale przez ten deszczyk wczoraj nie pojechałem robić tego zabiegu, bo miał być ten zabieg zrobiony wczoraj. Ale pokazywali jeszcze jakieś chmury, bo z wieczora fajnie popadało. Jeszcze coś tam prognozowali, jeszcze coś tam prognozowali. Dlatego odpuściłem temat. Jedziemy sobie dzisiaj. Jeszcze dzisiaj coś w ciągu dnia kapnęło. Sytuacja wygląda tak, że pryskamy sobie te buraczki dzisiaj. Będziemy musieli odczekać parę dni, być może tydzień, żeby zrobić zabieg na jednoliścienne w burakach. Podobijać te ewentualnie ostropesty na tym jednym kawałku, 2,5 hektara. I dopiero wtedy będziemy mogli się wziąć za dokarmianie do listny, które już jest tak naprawdę, już by można było robić, no ale wiadomo, jak będziemy teraz dokarmiać buraki, no to będziemy też dokarmiać jeszcze chwasty. Dlatego robimy chwasty i dopiero bierzemy się za dokarmianie, bo inaczej to może być słabo, chwasty nam będą odbijać, później będzie rwanie ręczne. Także jakby nie było, cały czas coś się działa. Na dzisiaj troszeczkę dłużej popracuję. Myślę, że do godziny pierwszej w nocy to może mi zejść. A jutro rano będę miał ekipę, która zacznie zbierać kamienie po burakach. Po siebie, bo nie było do tej pory czasu, aby to zrobić. A też nie chciałem tego robić za szybko, dlatego że no, kurzyło się bardzo. I to też słabo jest, jak się zbiera kamienie w taką kurzawę. Teraz fajną mamy wilgoć, a jutro też będzie mogło więcej osób być przy tych kamieniach. Będzie Łukasz, będzie Kuba, będzie Paweł, będzie Mieciu. A musimy też to zrobić, bo jednak tych kamyczków po siebie troszeczkę powyskakiwało. I co? Zaczynamy ten wieczór z opryskiem w burakach. Lecimy. Godzina 22:20. Skończyliśmy te małe kawałeczki. Przejeżdżamy na następne małe kawałeczki. No, już troszeczkę większe będą. No i musimy to dzisiaj skończyć. Składamy lance, jedziemy tankować opryskiwacz. Jedziemy na kolejne pola. I co wam powiem, to wam powiem, ale wam powiem, że za szybko powiedziałem, jak będę robił, jeśli chodzi o kolejność wykonywania tych zabiegów.
za szybko powiedziałem, a później zacząłem myśleć i stwierdzam, że będę robił inaczej. A o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że mówiłem, że nie będę robił dokarmiania dolistnego już teraz, bo dokarmię kwasnicę, tak? I być może pobudzę niektóre chwasty dwuliścienne do życia. Ale myślę, że mam na tyle czyste buraki w tym roku, jak na tą chwilę, i mam nadzieję, że tak już zostanie, że po prostu zrobimy dokarmianie dolistne, tym samym wypłuczemy sobie opryskiwacz i pojedziemy dopiero w Przężyto. Dlatego, że no jakbym robił chwasty jednoliścienne, czyli tą chwastnicę, no to bym musiał bardzo dobrze płukać opryskiwacz później. Dlatego zawsze lepiej dmuchać na zimne, rozpuścić odżyweczki, dodać boru, manganu i może jeszcze coś. Pojedziemy sobie za parę dni dokarmianie w buraku cukrowym. Jak sobie te buraczki dokarmimy, tym samym wypłuczemy sobie zbiornik, zrobimy Przężyto i dopiero zrobimy sobie chwasty jednoliścienne w burakach, czyli tą chwastnicę bądź gdzieniegdzie pesz, gdzieniegdzie samo siebie zbóż od granicy najbardziej. Ale jeśli chodzi o chwastnicę, no to no jest ona na całych polach. No i sytuacja wygląda w ten sposób, że zrobimy dokarmianie, zrobimy Przężyto, zrobimy pszenicę i wrócimy dopiero do tematu chwastnicy. Taką kolejność zrobimy. Ale nic, jedziemy tankować kolejny opryskiwacz. Tak, parę kilometrów do domu, później parę kilometrów na pole. No, tak czas sobie leci. Ważne, że po godzinie 22 fajna muzyczka w radiu leci. Jedziemy. Mamy godzinę 23:20. Jedziemy dalej. Teraz będzie chwila prawdy, jak te ostatnie deszczyki działają na piątą klasę ziemi. Bo ostatnio po tych deszczach to się kurzyło. Tym razem chyba tak nie będzie, bo już widzę, że jest fajna wilgoć. I ogólnie na tym piachu ładnie buraki powschodziły. A na tej gliniastej górce niestety jeszcze nie. Jeśli wyjdzie taka konieczność, powiem szczerze, że no, jeśli będzie trzeba tam dosiać, to się dosieje nawet te buraki w czerwcu. No bo już mamy dzisiaj 25 maja, także ja im daję jeszcze tydzień. Bo tak jak chodziłem, to powiem wam szczerze, że dopiero teraz tak naprawdę dobrze popadało i jak sprawdzałem, no to dopiero teraz kiełki puszczają. Oczywiście na pewno wszystkie nasiona nie skiełkują, ale jak obsada będzie jako taka, no to już z tą górką nic nie będę robił. Właśnie dojeżdżamy z jedną tutaj do jednej góreczki, gdzie tych buraczków nie widać. Gdzieś tam pojedyncze jakieś powychodziły wcześniej i są już duże. No zobaczymy. Pamiętam, jak miałem buraki tutaj parę lat temu, to była identyczna, no po prostu był identyczny problem, też było sucho i one po prostu wzeszły później, jak popadało. Po miesiącu pamiętam, od siewu czy nawet dalej. Zobaczymy, jak będzie tym razem. Jeśli nie, to będziemy dosiewać. No bo co, zostawić, no to znowu braki. A cukrownia zakontraktowała, nie? Hektara tyle i tyle.
No i masz się wywiązać, chłopie. Także będziemy dosiewać, jak będą duże braki. Co urośnie, to urośnie. Zawsze to coś będzie, zawsze to coś naleci. Dobra, jesteśmy złożeni, jedziemy na kolejne pole. No i mogę wam powiedzieć, że się nie kurzy. Jak się nie kurzy na tym kawałku, to ładnie popadało. Na razie jest ok, no ale wiecie, susza od tylu lat, to my w dalszym ciągu czekamy na więcej. Może się uda uzupełnić te stany wód gruntowych kiedyś, jak będzie jakaś porządna zima ze śniegiem i zaspami. Koniec na dzisiaj tej pracy. Mamy dokładnie godziną 20. Kurwa, już się jąkam, nie? Panie i panowie, koniec na dzisiaj tej pracy. Mamy dokładnie godzinę 1:22. Oczywiście cały czas mówię, że cieszymy się z deszczu, żeby ktoś tego źle nie zrozumiał. Ale też tutaj te zabiegi trzeba w buraku robić w miarę równych odstępach. To nie można tydzień w lewo czy tydzień w prawo sobie przespać tematu, no bo wtedy będziemy mieli problem z pastami. A jeśli są warunki, to musimy te warunki wykorzystać na maksa. No, musimy się spiąć niestety i te warunki wykorzystać, dlatego że później tych warunków może nie być. Mówię tu nie tylko o deszczu, nie tylko o wietrze, ale też o tej wilgoci, którą teraz mamy, gdzie te środki przy wilgotności gleby mają działanie, bo powiem szczerze, jak jest sucho, to w buraku można sobie pryskać, chwasty lekko przypali, a one się później z nas śmieją. Każdy orze jak może. Dobra, panie i panowie, abym nie pierdzielił już dzisiaj głupot, bo od godziny 7 na nogach. Mamy godzinę 1:30, o 2:00 pójdę spać, jutro zbieramy kamienie. Nie wiem, czy wstanę. Mieciu wie, co robić w razie czego. Chłopaki będą działać sobie od rana sami. Lecę spać. Do jutra. Mam informację, panie i panowie, że rzepaki się kładą. Rzechowacz wszedł w łodygę. No i niestety, co mogę zauważyć u siebie, no szkoda wyrwać, ale właśnie tutaj na dole też mamy cwaniaka, który sobie już zrobił wcześniej co trzeba. Nie wiadomo, co będzie dalej. Co my teraz możemy zrobić? Ochronione było. Ostatni zabieg na Uszczynowca zrobiony. Akurat tutaj zatrzymaliśmy się przy odmianie shield, która wizualnie wygląda naprawdę, naprawdę bardzo fajnie. Naprawdę bardzo fajnie. No i co, panie i panowie? 26 maja, czyli dzień mamy. Wszystkiego najlepszego dla wszystkich mam, a szczególnie dla mojej. Jadę do chłopaków. Działałem już od godziny 8 rano. No ja wstałem dopiero przed 9:00. Parę rzeczy musiałem ogarnąć. I jadę sprzęcikiem. Zobaczyć, jak im idzie. A czy głowa stoi? Głowa nie żyje. Łukasz Red Bulla? Czy Pepsi? Mieciu, Pepsi czy Red Bulla? Bo jeszcze mam wodę dla ciebie gazowaną. Mam, wszystko mam. No dobra, no. Na dołku tu jest paski widać. Jak, Miaciu, jako traktorzysta dzisiaj się czujesz? Dobrze i źle, bo nie mogę pić. Ale w John Deere lepiej niż w Ursusie, nie? W John Deere lepiej niż w Ursusie. W Ursusie to się chowają po tych traktorach. To 93 rok jest tego. Tomek. No to szóstka gdzieś tak też była, 93. A nie pamiętam. Mamuty z napędem. Te nowsze, nie?
To miłej pracy, panowie. Jak puśćcie go? Jak ty chcesz, żebyście mnie puścili? Zapraszam! Kurwa, nie pociuny, ma! Kurwa, ziorka siadał tu jej! Dzisiaj patrząc na pogodę, to mamy bardzo dobre warunki, jeśli chodzi o temperaturę i jeśli chodzi o to, że nie ma dużego nasłonecznienia, bo jest pochmurno i mamy bardzo dobre warunki na przykład do oprysku na chwast. Tylko ten wiatr. Najgorszy jest wiatr, panie i panowie. Jak robić w dzień, jak dzień wieje. I znowu, panie i panowie, mamy małą teleportację. 27 maja. Wczoraj chłopaki pozbierali sobie trochę kamyczki, gdzieś do godziny 16. Oczywiście wszystkich pól nie przejechali, ale te pola, które zostały, te nasze małe kawalątka, które robiłem dzień wcześniej zabieg, no tam nie dojechali. Ale powiem, że na tych małych kawalątkach jest najmniej kamieni, także luzik. Zdążymy i tam dojechać. Kuba nam w niedzielę ucieka do Holandii. Także zostanę na placu boju z mieciem. Aktualnie wiozę sobie odżywki na dokarmianie dolistne buraka cukrowego. Kiedy ten zabieg uda się zrobić, to nie wiem, bo strasznie dzisiaj wieje. Jutro i pojutrze tak samo ma wiać. A mamy dzisiaj piątek, jutro sobota, później mamy niedzielę. A myślę, że na spokojnie w poniedziałek, jak warunki pozwolą, to będziemy dokarmiać te buraki. I tak jak mówiłem wcześniej, buraczki dokarmimy i dopiero będziemy się brać za zabiegi w Przężycie, ewentualnie w Życie, bo wszystkiego żyta nie zrobiłem. Zobaczymy, czy będzie w ogóle taka konieczność. Wiadomo jak z żytem, najbardziej odporne na wszystkie choroby, wszystko drogie. Można sobie czasami odpuścić ten zabieg, ale naprawdę trzeba trzymać rękę na pulsie, bo jak wrąbie się jakaś choroba, no to nie będzie wyjścia, tak? No trzeba będzie robić. Czasami uda się bez zabiegu. Aby jeździć i doglądać, to wtedy czasami może się udać. I jak zrobimy te zboża, dopiero będziemy się brali za chwasty jednoliścienne w burakach cukrowych. I później znowu dokarmianie. I już na pewno z zabiegiem na chwościka. Ale to przed samymi żniwami. Pomalutku działamy. Aktualnie Mieciu z Kubą workują owies na sprzedaż. Chcę wyczyścić już magazyn, wysprzątać. A że dzisiaj piątek, piąteczek, piątunio, to nie będziemy robić do 24, aby dzisiaj skończymy wcześniej. I wolny weekend. No może nie taki wolny, ale już jest troszeczkę luźniej. I na trasie złapał mnie deszczyk. Pada sobie. I mamy fajny majowy deszczyk, którego nie było od wielu lat. Bo przypominam tamten rok, no maj był deszczowy, ale zimny. A taki prawdziwy majowy deszczyk to jest ciepły, tak jak teraz. Super sprawa. Na taką suszę super sprawa.
Tutaj to chyba nic nie padało. A może pokropiło tylko. Jadę po chłopaków. Zobaczę im, jak tam im poszło. No, fajnie, nie? Ktoś cegłówki mi w pole wrzuca. Masakra. Nie no, tutaj to też źle pomysł. Zły pomysł jest. Zabiorę od razu, bo znowu wrzucą. Tak wygląda na dzień 27 maja. Jęczmień o zimy Galileo. No tutaj brzeg to taki słabszy. Tam dopiero jest ładniejszy towar. Zobaczymy co dalej. Aby nam w czerwcu nie grzało, to będzie dobrze. Mieciu z Kubą cały dzień workowali owiec od rana. Jadę zobaczyć, jak im to poszło. No i zabieram ich na obiad. Coś tam jeszcze pogrzebiemy na podwórku i będzie fajrant. Wstawiłem na społeczność zdjęcie z uszkodzeniem łodyg rzepaku przez chowacza. On to zrobił dużo, dużo wcześniej, a środki, które mamy w tym roku, nie zabezpieczają rzepaku tak jak trzeba. Bardzo dużo porządnych substancji czynnych zostało wycofanych. No ale, roślinki też nie wyglądają źle. Ale jak tutaj mamy pęknięcie, łodygi. O, tak jak tutaj, proszę bardzo. Strata będzie w plonie. Nie wiem, czy za rok będę w ogóle siał rzepak. Z jednej strony fajnie, bo się prace rozkładają, nie ma takiego nawału, na raz wszystkiego, po kolei to jakoś idzie. No ale tak, rzepak z Ukrainy poprzez suchy port będzie wjeżdżał do Polski, do Europy, pryskany chloropiryfosem i wieloma innymi substancjami, które zostały wycofane na naszym rynku. A my nie możemy stosować tych substancji. Ale tutaj mamy jeszcze stan 27 maja. Buraki cukrowe. Tak to wygląda. No, ten buraczek zeszedł niedawno. Ten już rośnie od dawna, co widać. Na razie wygląda to fajnie, na razie wygląda to w miarę. Zobaczcie, burak niedawno wyszedł i uzupełnia braki w obsadzie. No właśnie. Mam tylko nadzieję, że te buraki na tej glinie też powychodzą. Jak tam, Mietku, zrobione? Widzę, że przerwa, czy koniec? Jeszcze trochę. Jeszcze trochę. Gada przez telefon, ja do drzwi, a mój gotowy pan? Kurwa, idź, mówię, bo jest gotowy, on mnie przywiezie wypadnie. No to dobra, działamy i na obiad dobra. Jedziemy, nie? Co będzie, szanowny? Po pięć układaliście, nie? Tak, no. 10. Dobra, no. 20, 30. Myślę, że w następnym tygodniu, maksymalnie za dwa tygodnie, bierzemy się za przegląd kombajnu. Mamy uszykowane tutaj nowe sito, bo niestety pod koniec żniw kawałek sita nam odleciało. No, ale tu nic nie będzie widać, bo tu ciemno. I mamy do wymiany to sito, już kupione dużo wcześniej. No i można powiedzieć dużo taniej w porównaniu do dzisiejszych cen. No i co? Oleje, filtry będziemy zmieniać, ogólny przegląd, jak to wszystko się kręci, jakieś paski podstawowe pozamawiać, już coś tam mamy zostawione i uszykowane, ale jak poprzeglądamy, będziemy wiedzieć więcej. Także no, malinową rakietę trzeba będzie szykować. To mówisz, Mieciu, dobrze współpraca dzisiaj z Kubą ci idzie. Na piątkę z plusem? Nie. Jaka ocena? Zwykła piątka. Zwykła piątka, bez plusa. Kurwa. Co ty, Kuba, na to? No, co mam powiedzieć? Angielskiego się łódź. Hello. No i zrób z nim, zobacz.
Trzymasz pod... bo ci zaraz... Ja dole to na mnie do... Ja to 16 obawiam się. Nogę z nich schowa, no. I sobie zabijaj, sobie gadaj całą godzinę. Kurwa, by cicho. Nie czuł. Chłopaki dzisiaj no, około 5,5 tony owsa zworkowali. Ja wiecie, bym się... No nie bij go, no chcesz już go. Ja bym cię tylko prosił o komentarz całej tej dzisiejszej akcji, ale proszę o słowa cenzuralne jeszcze oprócz tego. Jak się skupił? Jak się z Kubą pracowało dzisiaj? Tomek, co z głupiego porozumieć? I hello, hello, odbiada jakieś kurwa. Anglii do niego dzwonią, kurwa, nie wiem. Druga kurwa, jakiegoś biznesmena. No dobra, panowie, zbieramy się i spadamy. O! Prawie 5,5 tony, prawie 5,5 tony gdzieś owsa mamy zworkowane. Żeby nie było, że firmy... No, żeby nie było, że kradniesz. Że firmy okradał? No, nie jest kurwa złodzieja. Panie Mieciu, chodzi na rynek i gołębiarski sprzedaje. Kurwa. Panie Mieciu, co? Idziemy po bekę? Sam to powiedziałeś. Tomek jest przez Stargard, kurwa, i ma wziąć. Przez żarowo. Przez żarowo, za swoje pieniądze masz wziąć. Nie mam. Ja się zapytałem. Mam go dosyć. Coś poleciało, Mieciu. Czunknąłeś, coś wyleciało, coś strzeliło. Nie słyszałeś? Stopki niemożliwe. No nie wiem. Coś poleciało, o. Zobacz. A od copki! Widzisz, dobrze mówisz. No mówię coś. No od tego. Po to będzie chłopie po zamknięciu, bo to jakiś bolczy jest. Czekaj, proponuję, ale pieniędzy nie ma. Już się ugadaliśmy dzisiaj. Już się ugadaliśmy. No, panie Mieciu mi takie same buty daje, tylko że rozmiar większe. No ten to my sobie pomów wziąłeś. No. A ja panu Mieciowi wino daję. Tylko że to trzeba dzisiaj jakoś zrobić. Jedziemy na około i wszystko zobaczymy. Pierwszy włącza koguta. Drugie mówi. Tomek nie kazał szarżować. Kto? Ty tak powiedziałeś do mnie. Ja? No, ja nie pamiętam. A co, Mieciu szarżował? No, Tomek nie kazał szarżować. Ale to ja Miecia pamiętam, dokładnie tak samo mówił do żopy, jak mu klapę tą z prasy puścił na nosa. No. Do dzisiaj Mieciu ma znak. No mam, no kurwa. Tomek, no zawsze tę klapę otwierałem, smarowałem tam ten. Kurwa, gdzieś tego. Ja mi tu pierdolnie nalazłem. A ty słyszałeś, jak to było? Nie, ja tylko jak ja przyszedłem, to już Andrzej stał koło wiaty, a Mieciu koło prasy i Mieciu do niego mówi, tylko mi nie podchodź. No kurwa, zawsze któryś gdzieś pazury włoży, tak jak ten, no. Dobra, Mieciu, idziesz do sklepu, czy ty, Kuba, idziesz? No mogę iść. Niech debil pierwszy idzie. Czemu tak brzydko na niego mówisz, Mietek? Jaka to jest ulica tam, co tam ten sklep jest? Koło ciebie. Gnojna? Wiejska. Jaka? Gnojna. Gnojna. Wiejska. Coś tam bierzesz, ja sobie swoje bierze, no. A ten stoi za mną przy kasie i się śmieje, kurwa. I przygląda się, co ja robię. Tylko obciągnij robię. Jakbyś to zobaczył. Dobra. Zostaw tego. O, zobacz, dowód ma. O, kartę ma, zobacz. To widziałeś? To nieważne. To nieważne, nie? To co, ty jakby było ważne, to by tu nie nosił. Dobra, Kuba, leć po te akcesoria i jedź. To mówisz, nie wierzyłeś, że dzisiaj z nim to zworkujesz? No. Ale daliście radę jakoś. Daliśmy, ja wie, kurwa, to i tak, że on nosi, bo wiesz, młody to pan no. Co? Co chwilę telefon do niego dzwonił z Anglii. I panie tu, że dzwonił, to jeszcze z telefonu się podłączy pod radio. Bo ładowanie miał tam. Wyłącz to, mówię, pójdź mi normalne radio. Chyba. O Jezu, bo zwariuję. Jedziemy. Pomocnik na wagę złota. Co będziesz kopał, Szymek? Będziesz nam pomagał? Tak. Jedź lepiej do tego, do Francji, tu trochę ślimaku przywieziesz, kurwa. A pan może niech do Cedyni pojechać. Do Cedyni. Byłem w Cedyni w tego. Albo do Ciechocinka. No, do Chuinka. Chuinka? W Siekierkach byłeś? W Siekierkach? Cedynia Siekierki. My tam ze szkoły na być. Mieciu, nie dość, że ci piwka wziął, to jeszcze... Ale Tomek wyszedł, by się spytał, czy takie... Dobra, będzie pan wziął te piwa. Zaraz wino będzie miał pan. Ty, tu próbował wchodzić. Zobacz.
Dlatego jest przechylony ten słupek. Zobacz, był. No był. Tylko mam na... No był, no zobacz. Próbował. Ale chyba trochę mu jebało i zwrócił, wiesz? Tak mi się to wydaje. Zobacz, koło tego smroda wszedł. Ładnie pada, Mieciu, co? Ciągle pada. Idziemy Miecia odprowadzić. Ładnie pada, żeśmy trafili akurat. Patrz, kurwa, w samochodzie się jeszcze nie pada. To może, Mieciu, jakąś imprezkę robimy na działce u ciebie dzisiaj. Dawaj. Nie ma problemu? Parking jest niestrzeżony, niepłatny. A, niepłatny, ale niestrzeżony to trochę słabo. Odjedziemy tutaj. Kogoś weźmiemy do pilnowania, nie? Pada se, pada se. Kurde, ale pada. Szybciej, Mieciu, szybciej, bo daje ostro. O kurwa! O kurwa! No ładnie daje, jeszcze wieje. To piwnica wieje. Czekaj, nie zamyka. Pstryknij żarówkę u góry. Ale tu włącz. Pstryknij! A czekaj, gdzie to jest? A Tomek! O! Pstryknij żarówkę, mówię, kurwa! Ja szukam włącznika jakiegoś. Pstryknij, Tomek, tutaj! Jest nowa żarówka i ona... No ja wiem. No nie działa inaczej. Trzeba było powiedzieć, uderz w żarówkę, pstryknij, a ja szukam włącznika, ty. O, tu się włącza. Ale kurwa, mam wam światło. Trzeba lepszy zrobić, dobra. Dorzucam do biznesu. Ile? Dwa. Co dwa? Cztery. Pięć. Sześć. Na pewno sześć? 6,30. No. A te żółciaki to będzie 6,60? Dasz księdzu na tacę, kurwa. 6,70? Da pan tego ciasta? To dla wnuczki! Idź, bo jak się zaraz ciasta... Ale patrz, Pepsi na zgagę jest. Pstryknij żarówkę, to było dobre, ty. A całe życie z wariatami. Pada. Jeszcze nie chodzone. Jaki numer? 46. Fajne buty. No, zabieraj to. Nie, na mnie za duże. No to na tego platfusa będę. Platfusa? I zobaczcie, prezent od Miecia dla Kuby. Zadowolony? No zaraz ja po następny. Kajaki 46. No i dobra, ale teraz po prezent dla pana Miecia jedziemy. Także Mieciu też dostanie prezent. To oryginał? Nie. Robione. Napędowa? Napędowa. Dostałem ją ogólnie. Ale jej nie piję. Przekazać? Co to jest? Jakieś wino, Mieciu. Ocenę od razu. Jakieś wino. Zrób ocenę. Testa pan zrobi. Czekamy na test. Spróbuj. W tym to możesz nogi sobie mieć, kurwa. Nie, tak to zawsze skomentuje. Nie, naprawdę niedobre? Tomek, ty nie. A gdzie tato? Nie wiem. Tomek, ty nieraz do niego dzwonisz. No. Podjeźdź tylko i ja będę w tej główkę jak pił. Zaraz się obudzi. Jedziemy do domu. No. Miałeś o czymś? Nie, Mieciu, muszę coś uwierzyć. A, na razie. No, pojedziesz w tą niedzielę czy nie? No tak prawdopodobnie może i tak, i może nie. Tak jest, wiesz, 60-70%, jak ci mówi, nie? Dobra. To jeszcze raz, na raziowa. No na razie. Do zobaczyska. Nara! Babcie ode mnie uściskaj. Na razie. Na razie. Dobra, Mieciu. Poniedziałek. Dziękuję za ciężki, pracujący tydzień i do poniedziałku. Kiedy mnie do psychologa zabierzesz przez tego turnieju? No dobra, na razie. No i dobra, jadę do domu odpoczywać. Godzina 19. Przed chwilą troszeczkę popadało. Jutro też pokazują jakieś opady, nawet nie małe. Także co? To wszystko na dzisiaj. Koniec tego dobrego. Trzymajcie się, cześć i do następnego. No i bym zapomniał. Oczywiście pamiętajcie zostawić łapkę w górę, subskrybować kanał. No i skomentować coś mądrego. Wszystkiego dobrego, na razie. Trzymajcie się.